Kolejne pytania, które mają podobną tematykę. Es ist wieder ein paar Fragen, die ein ähnliches Thema behandeln. Czym jest nowe przymierze? Czy nowe przymierze rozpocznie się dopiero w przyszłości, czy się już rozpoczęło? Czy jemy chleb nowego przymierza, nie będąc ludem nowego przymierza? Czy to, że jesteśmy w Chrystusie nowym stworzeniem, dowodzi, że jesteśmy w nowym przymierzu, a stare przymierze już przeminęło? Zunächst eine bekannte Stelle aus dem Lukas-Evangelium lesen, wo wir von dem Ausdruck der neue Bund lesen, Lukas 22. Chciałbym najpierw z Łukasza 22 przeczytać jedno znane miejsce, gdzie czytamy o tym sformułowaniu właśnie o tym nowym przymierzu. Lukas 22, vers 20. Łukasza 22, wiersz 20. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Wenn es einen neuen Bund gibt, dann muss es ja auch einen alten Bund gegeben haben. Jeżeli istnieje nowe przymierze, to więc musiało też istnieć stare przymierze. Diesen alten Bund hat Gott mit seinem irdischen Volk geschlossen am Berg Sinai. To stare przymierze Bóg zawarł ze swoim ziemskim ludem przy górze Synaj. Er hat ihnen das Gesetz gegeben. On dał im zakon. Sie haben gesagt, alles was der Herr geboten hat, wollen wir tun. A oni rzekli, wszystko co Pan nakazał, chcemy uczynić. Wie ging das weiter? Jak dalej się sytuacja potoczyła? Dazu Jeremia 11, vers 10. Do tego Jeremiasza 11, rozdział, wiersz 10. Den letzten Teil, das Haus Israel und das Haus Juda haben meinen Bund gebrochen. Końcówka tego wiersza, 10 Jeremiasza 11. I zerwał dom izraelski i dom judzki moje przymierze, które zawarłem z ich ojcami. Das Volk Israel hat den Bund gebrochen, sagt Gott. Lud izraelski więc złamał, że przerwał to przymierze, tak mówi Bóg. Nicht er hat den Bund gebrochen. Nie Bóg zerwał to przymierze. Nein, das Volk Israel hat diesen Bund gebrochen. Nie, lud izraelski zerwał je. Und jetzt lesen wir von dem neuen Bund. A teraz czytamy o tym nowym przymierzu. Wo besteht der Unterschied? W czym istnieje różnica? Der erste oder der alte Bund war ein zweiseitiger Kontrakt. To pierwszy przymierze, więc to stare było jakby kontraktem dwustronnym. Beide Seiten haben Pflichten. Obie strony się do czegoś obowiązują. Und ob der Kontrakt bestehen bleibt, hängt davon ab, ob beide Seiten ihre vertraglichen Pflichten erfüllen. I czy ten kontrakt może, czy jest utrzymany, to zależy od tego, czy obie strony spełniają swoje obowiązki. Der Vertragspartner Israel hat seine Verpflichtungen nicht erfüllt und den Bund gebrochen. Ten partner kontraktowy Izrael nie spełnił swoich obowiązków i zerwał to przymierze. Das war ein zweiseitiger Bund. Beide Seiten haben Pflichten. To był dwustronny kontrakt, obie strony miały obowiązki. Bei dem neuen Bund ist es komplett anders. W przypadku nowego przymierza sprawa ma się zupełnie inaczej. Es ist ein einseitiger Bund. Jest to jednostronny kontrakt. Nur eine Seite hat Pflichten übernommen. Tylko jedna strona przejęła obowiązki. Und das ist Gott, der seinen eigenen Sohn gesandt hat. I tą stronę zajmuje Bóg, który swojego własnego syna posłał. Oder der Herr Jesus, der sein Leben gegeben hat. Lub Pan Jezus, który swoje życie oddał. Und auf dieser Grundlage des Opfers des Herrn Jesus. I na tej zasadzie ofiary Pana Jezusa. Wird dieser neue Bund in der Zukunft mit dem irdischen Volk Gottes geschlossen? I na tej zasadzie to nowe przymierze w przyszłości będzie zawarte z ziemskim ludem. Und dazu möchte ich gerne Hebräer 8 lesen. I do tego chciałbym przeczytać z Hebrajczyków z 8 rozdziału.
Das heißt nicht, ich lese das. Czy znaczy nie ja to przeczytam? Liest du das bitte, Hebräer 8, die Verse 10 bis 12. Czytamy Hebrajczyków 8, wersety 10 do 12. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich umysły, na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani też swego brata, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą, od najmniejszego aż do największego z nich, gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Beide Bündnisse wurden mit Blut bestätigt. Oba przymierza zostały potwierdzone krwią. Und wenn wir jetzt hier lesen in Vers 10, dies ist der Bund, den ich dem Haus Israel errichten werde nach jenen Tagen. Jeśli czytamy, takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, dann wird einmal klar, wer ist der andere Vertragspartner. To na tym widzimy, kto jest tym innym partnerem tego kontraktu. Es ist das wiederhergestellte Israel in der Zukunft. Jest nim ten odnowiony Izrael w przyszłości. Und wenn wir gelesen haben, nach jenen Tagen, a jeśli czytaliśmy po upływie owych dni, und die Formulierung ich werde errichten, i sformułowanie, że ja zawrę przymierze, dann zeigt uns das, dass dieser Bund in der Zukunft geschlossen werden wird. To pokazuje nam to, że to przymierze dopiero w przyszłości będzie zawarte. Und jetzt wird's schwierig. Teraz sprawa staje się ciekawa. Dieser Bund hat vier wunderbare Segnungen. To przymierze zawiera cztery cudowne błogosławieństwa. Das erste ist ein erneuertes Herz. Ich werde meine Gesetze in ihren Sinn geben, werde sie auch auf ihre Herzen schreiben. Pierwszym jest odnowione serce, moje prawa włożę w ich umysły i na serca ich wypiszę je. Das zweite, die zweite Segnung ist eine neue Beziehung. Drugim błogosławieństwem jest nowa relacja. Ich werde ihnen zum Gott und sie werden mir zum Volk sein. Ich werde ihnen Bogiem, a oni będą mi ludem. Die dritte Segnung ist Vers 11, der zweite Teil, eine neue Kenntnis von Gott. Trzecim błogosławieństwem to jest druga część wiersza 11, to jest nowe poznanie, czy nowa znajomość Boga. Und die vierte Segnung ist Vers 12. A czwartym błogosławieństwem wiersz 12. Das ist die Vergebung der Sünde. To jest odpuszczenie grzechów. Vier wunderbare Segnungen. Cztery cudowne błogosławieństwa neuen Bundes. Tego nowego przymierza. Jetzt ist die Frage beantwortet, dass der neue Bund nicht mit uns geschlossen wird. Teraz odpowiedzieliśmy na pytanie, że ten nowy, że to nowe przymierze nie będzie zawarte z nami. Aber es ist noch nicht die Frage beantwortet, haben wir gar nichts mit dem neuen Bund zu tun. Ale jeszcze nie wiemy, czy nie było odpowiedziane na to, czy my z tym przymierzem nie mamy nic do czynienia. Wir haben insofern etwas mit diesem Blut des neuen Bundes zu tun. My na tyle mamy do czynienia z tą krwią tego nowego przymierza, als das vergossene Blut des Herrn Jesus, das hingegebene Leben, auch die Grundlage der Segnungen ist, die wir bekommen haben aus Gnade. Gdyż ta krew, która właśnie jest podstawą na to nowe przymierze, została także za nas przelana, że i my mamy odpuszczenie grzechów. Also wir profitieren von den Segnungen, die durch das Blut des Herrn Jesus in Verbindung mit diesem neuen Bund hervorgekommen sind. Więc my korzystamy w sumie z tych efektów błogosławieństw, które są dzięki tej krwi, która jest podstawą na to przymierze. Aber der Bund wird nicht mit uns geschlossen, sondern erst in der Zukunft. Ale to przymierze nie jest zawarte z nami, ale dopiero w przyszłości. Ein letzter Gedanke. Ostatnia myśl. Wenn es davon da heißt, dies ist das Blut des neuen Bundes, das für euch vergossen wird. Jeśli czytamy, że to jest ta krew, która, nowego przymierza, która za was jest wylana, dann spricht vergossenes Blut vom Tod. To ta przelana krew mówi o śmierci. Da gibt jemand sein Leben. Jest to, tutaj ktoś, kto swoje życie kładzie w ofierze. Und es muss uns immer wieder tief beeindrucken. I wciąż na nowo musi to wywierać wielkie wrażenie na nas. Der Tod des Herrn Jesus war notwendig. Śmierć Pana Jezusa była konieczna.
um uns diesen unter diese Segnungen zu bringen, aby nas wprowadzić w te błogosławieństwa. Und der Tod des Herrn Jesus war auch notwendig, a śmierć Pana Jezusa także była konieczna, um in der Zukunft sein irdisches Volk, wenn es wiederhergestellt wird, unter diesen Segen zu bringen. Aby swój ludzki naród, jeśli będzie odnowiony, wprowadzić także i w to błogosławieństwo.